drugim uzależnieniem, z którym wielu z nas, nie tylko mężczyzn, ale też kobiety, mamy problemy, to jest pornografia. To jest korzystanie z różnego rodzaju środków, czy to w internecie, czy po prostu drukowanych, czy kupowanych na jakichś filmach, nie wiem, które zawierają mocne sceny erotyczne, właśnie pornograficzne. I do tego fragmentu chciałbym, do tego nałogu chciałbym wam przeczytać znany fragment z Kazania na Górze Pana Jezusa. To jest Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, wersety 27-28. Posłuchajcie. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Trzeba sobie powiedzieć, że pornografia dotyczy seksualności człowieka, która jest dobra. Pan Bóg, stwarzając człowieka właśnie jako mężczyznę, jako kobietę, każąc im się rozmnażać, czyli wchodzić w bardzo intymną relację, pokazał nam, że seksualność, że seks, to wszystko, co jest bardzo intymną relacją kobiety i mężczyzny, jest czymś dobrym, nie jest złym, nie jest czymś, co trzeba nazwać jakimś demonem, który jakby z przymusu jest w naszym życiu. Nie, to jest bardzo dobra sprawa. Więc to jest punkt wyjścia, żebyśmy zobaczyli, że dotyczy to uzależnienie czegoś, co z natury swojej jest dobre, czy przestrzeni, która jest dobra, bo seksualność jest dobra. I wiemy dobrze, że seksualność prowadzi do niesamowitej rzeczy, mianowicie do tego, że jednoczy dwoje ludzi w bardzo intymny sposób. Biblia mówi, staną się jednym ciałem, że to już nie będzie tylko mężczyzna i kobieta, ale będą dwoje jednym. To jest jakby pierwszy cel seksualności, którą Pan Bóg nam dał, żebyśmy się jednoczyli z drugim człowiekiem. A drugi jest taki, że wiemy dobrze, że z seksualności, z seksu rodzą się dzieci, czyli nowe życie. Pojawia się coś, albo raczej ktoś, kto jest owocem tego, co jest jednością człowieka. A więc trzeba nam to zauważyć, że chodzi o coś, co w takim fundamentalnym wymiarze jest bardzo dobre. Ale jest pewien problem, mianowicie taki, że w pewnym momencie, i wielu z nas ma z tym problem, seksualność, która ma mnie otwierać na drugą osobę, seksualność, która ma sprawiać, że chcę dawać siebie drugiej osobie, seksualność, która jest otwarta właśnie na bycie dającym życie, staje się czymś, co jest skierowane tylko i wyłącznie ku mnie, czyli egoistycznie, że chcę przeżywać ją w taki sposób, żeby służyła nie jedności, nie życiu, ale mi i mojej przyjemności. Tutaj warto dodać na marginesie, że przyjemność sama w sobie, przyjemność seksualna też jest czymś dobrym, tak? Bo ona wynika z natury, ale jeśli jest skierowana tylko i wyłącznie na siebie samego, jest czymś, co jest złe. Bardzo często, to nie trzeba być psychologiem, mieć jakichś niesamowitych badań za sobą, ale doświadczenie ludzkie pokazuje, że bardzo często w tym przeżywaniu seksualności tylko dla siebie, bardzo w tym pomaga, w cudzysłowie oczywiście pomaga pornografia, czyli to wszystko, co jest obrazem, co jest dźwiękiem, co jest pisane i co ma nakręcać moją seksualność w sposób sztuczny, tylko i wyłącznie po to, żeby mi było dobrze. I zamiast ja i ty, czyli my, jestem tylko ja. Zamiast jedności staje się ja. Zamiast zobaczenia w prawdzie, że to, co oglądam, nie jest prawdziwe, nie jest autentyczne, jest kłamstwem tak naprawdę, staje się kimś, kto karmiąc się kłamstwem obrazu, dźwięku, buduje w sobie nieprawdziwy obraz nie tylko tej drugiej osoby, którą oglądam, czy osób, ale też nieprawdziwy obraz samego siebie. Jako ćwiczenie, które mogłoby nam trochę pomóc w oderwaniu się od pornografii, od tego wszystkiego, co jest uzależnieniem od złej seksualności, proponuję, żebyśmy, jeśli jesteście ludźmi, czy jesteś człowiekiem, który ogląda pornografię, to przez 2 dni tego nie oglądaj, ale zrób to tak na takiej zasadzie bardzo świadomej. To znaczy, nie wiem, możesz sobie nakleić na monitorze: nie patrz, tak? Tak sobie napisz coś, żeby się nie zdradzić przed innymi, ale jakby dać sobie jakiś wyraźny sygnał: nie patrzę.
I za każdym razem, kiedy przyjdzie taka pokusa, żeby tam zajrzeć, warto popatrzeć na tą karteczkę i nie po to, żeby się bić po głowie czy po łapach za to, że znowu chcę to zrobić, ale jakby chcę sobie przypomnieć, dlaczego. Moją motywacją nie wchodzenia w pornografię, przynajmniej przez te dwa dni świadomie, jest to, że chcę się uczyć seksualności, która jest otwarta na innych ludzi. A dobrze wiemy, że kiedy otwieramy się na innych ludzi, nie tylko w kwestii seksualności, ale również w innych dziedzinach, to bardzo często to się wiąże z jakimś trudem, z jakimś poświęceniem. I takim poświęceniem może być rezygnacja z czegoś, co jest złe, co nazywamy pornografią. A jeśli jesteś człowiekiem, który nie ma z tym problemów, to bądź przez dwa dni wdzięczny za to, że nie masz z tym problemu. Nie, że jesteś lepszy, ale że nie masz z tym problemu. I proszę cię, przez dwa dni spróbuj się pomodlić za te osoby, które mają z tym problem. Albo może nawet nie tyle pomodlić, co dać z siebie jakąś ascezę. Może sobie czegoś odmów na to, żeby ci ludzie, którzy mają z tym problem, osiągnęli więcej siły do tego, żeby poradzić sobie z problemem pornografii.